Zachęcam do otwarcia kont demonstracyjnego i rzeczywistego, z których sam korzystam. Otwierając konta, wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję, Andrzej Stefaniak. Szok, inflacja w Polsce w styczniu. Co nam mówi? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy! Szok, inflacja w Polsce w styczniu. Co nam mówi? Mamy dzisiaj już komplet informacji na temat tego, jak na początku nowego roku zachowuje się wzrost cen w naszym kraju. Dzisiaj poznaliśmy dane dotyczące inflacji producenckiej i widzimy, że trajektoria inflacji producenckiej zachowuje się w bardzo podobny sposób jak ta w strefie euro. Szczyt został ustanowiony, dezinflacja postępuje, spadek inflacji w Polsce poniżej poziomu 20% inflacji producenckiej miał miejsce, a cały czas inflacja w strefie euro jest wyższa niż inflacja w Polsce. Przypominam, inflacja producencka to pokazuje, jak bardzo przemysł i produkcja w strefie euro jest uzależniona od zachowania węglowodorów, zwłaszcza ceny gazu, ponieważ to właśnie cena gazu doprowadziła do tego, że inflacja w strefie euro, inflacja, przypominam, producencka jest wyższa niż w Polsce. I to jest czynnik, który teraz generalnie będzie powodował trajektorię dezinflacyjną. Jak wiemy, cena gazu wyraźnie spada, więc w następnych miesiącach należy spodziewać się kontynuacji tendencji spadkowej, plus oczywiście będzie działał efekt bazy, więc trajektoria ku poziomom jednocyfrowym inflacji powinna mieć miejsce i powinniśmy ją obserwować. Dane były były dokładnie takie, jak zakładały prognozy, więc nie ma tutaj żadnego zaskoczenia. To jest informacja, na którą należy zwrócić uwagę i porównujemy ją oczywiście także do danych o inflacji konsumenckiej, którą poznaliśmy pod koniec poprzedniego tygodnia i widzimy, że procesy dezinflacyjne postępują, ponieważ wskaźniki sygnalizują, że inflacja spada wyraźniej niż zakładała mediana prognoz, a to jest oczywiście bardzo dobra informacja i sygnalizuje dobre zjawiska w polskiej gospodarce i jest duża szansa na to, że inflacja w Polsce zachowa się w bardzo podobny sposób, jak to zakładają modelowe prognozy. To jest bardzo, ale to bardzo dobra informacja. I na samym wykresie widzimy nałożone na siebie inflację producencką i inflację konsumencką. Widzimy, że szczyt inflacji producenckiej w Polsce miał miejsce wcześniej niż inflacji konsumenckiej. To także jest ściśle powiązane z tym, jak zachowuje się inflacja w strefie euro, która jest generalnie uzależniona od zachowania ceny gazu, o czym była wcześniej mowa. Więc teraz czynniki, które w poprzednim roku prowadziły do inflacji, teraz będą prowadziły do dezinflacji, plus ten efekt bazy i w następnych miesiącach i kwartałach należy oczekiwać nawet dynamicznych spadków inflacji, zwłaszcza od przełomu pierwszego i drugiego kwartału. Te czynniki będą jeszcze bardziej na siebie wyraźnie wpływać. Jeżeli mamy inflację, dane o wzroście cen, porównujemy je oczywiście także do danych o wynagrodzeniach w Polsce, by zrozumieć, co się kształtuje w popycie konsumenckim, jakie są teraz tendencje w naszych własnych portfelach. I dzisiaj poznaliśmy dane o wynagrodzeniach w styczniu. Okazało się, że dane są lepsze niż zakładały prognozy. 13,5% to wyraźnie pokonały ten wskaźnik. Dane wyraźnie pokonały medianę prognoz, czyli są lepsze niż zakładały prognozy. I co jest także istotne, pokonały i to znacząco dane, które pojawiły się za grudzień, a w grudniu mieliśmy do czynienia z wypłatą premii, trzynastek i innych takich benefitów i okazało się, że w styczniu tendencja ku temu, żeby wynagrodzenia rosły jeszcze bardziej niż zakładają prognozy, miała miejsce. Oczywiście wynagrodzenia w ujęciu realnym, czyli inflacja pomniejszona o wynagrodzenia, powoduje, że te realne wynagrodzenia cały czas są na poziomie ujemnym i na tym następnym wykresie z mBanku bardzo dobitnie to widać, że dynamika wzrostu jest teraz rekordowo ujemna. Natomiast jeżeli potwierdzą się te założenia, że procesy dezinflacyjne przyspieszają, to z każdym kolejnym miesiącem będziemy wracać na realnej dynamice płac w okolicach zera i być może pojawią się w drugiej połowie tego roku odczyty dodatnie. To pozwoliłoby oczywiście na pozytywne zjawiska także w całej polskiej gospodarce, ale oczywiście
Takim konsekwencją tego byłoby to, że inflacja bazowa utrzymywałaby się zdecydowanie powyżej prognoz, które są teraz snute, i to jest taki negatywny czynnik, który dawałby perspektywę inflacyjną w drugiej połowie tego roku. Czy tak będzie? Będziemy oczywiście to bardzo ściśle monitorować. Realne wynagrodzenia mają oczywiście także bardzo duży wpływ na sytuację społeczno-polityczną w Polsce, ponieważ no, im dłużej utrzymują się te negatywne odczyty ujemnej realnej dynamiki wynagrodzeń, tym większa szansa opozycji na przejęcie władzy. Natomiast każde odczyty pozytywne sprzyjają obecnej władzy, żeby utrzymać się na trzecią kadencję. Takie są moim zdaniem implikacje społeczno-polityczne danych o wynagrodzeniach w ujęciu realnych. Przypominam, ujęcie realne zawsze oznacza, że dany wskaźnik jest pomniejszony o wpływ inflacji. Ale to nie były jedyne dane, które dzisiaj poznaliśmy. Poznaliśmy także produkcję przemysłową w styczniu. I te dane okazały się być wyraźnie gorsze niż zakładały prognozy. Jak widzimy tutaj na wykresie, dynamika lekko tylko odbija od poziomu zera, ale prawdopodobnie efekt bazy sprzed roku sprawi, że wkrótce te wartości będą już ujemne. To jest scenariusz bazowy, natomiast dane o produkcji przemysłowej należą do kategorii twardych danych makro. Jutro poznamy dane o sprzedaży detalicznej i będziemy wiedzieć zdecydowanie więcej o kondycji polskiej gospodarki na początku 2023 roku, więc ostatecznymi wnioskami odnośnie koniunktury w polskiej gospodarce zachęcam do powrotu na nasz kanał jutro po południu. Będziemy wiedzieć zdecydowanie więcej i zobaczymy, w którą stronę polska gospodarka się porusza, czy jesteśmy na trajektorii na recesję, czy też bardziej scenariusz miękkiego lądowania będzie prawdopodobny. A jak reagują polskie aktywa? Przypominam, że dzisiaj mamy święto w Stanach Zjednoczonych, rynki nie pracują, więc żyjemy swoim własnym życiem. Polskie obligacje są w miarę stabilne. Tutaj prawdopodobnie czeka nas atak na tą średnią 200 sesyjną w okolicach 6,60. Co jest istotne, dzisiejsze dane nie mają większego wpływu na zachowanie polskich obligacji, ale z ostatecznymi wnioskami poczekałbym na jutrzejszy powrót Amerykanów, a oni już zdecydują, co dalej z polskimi obligacjami po tym komplecie danych o inflacji. A inflacja w Polsce w styczniu powinna zacząć być dyskontowana, ponieważ jej perspektywy na kolejne miesiące będą sprzyjały temu, żeby te rentowności jednak spadały, niż żeby rosły. Natomiast to, co widać gołym okiem, to fakt, że złoty zaczyna się umacniać. Obserwujemy wyraźny ruch na złotym przeciwko euro. Euro złoty spada poniżej minimów z końcówki poprzedniego tygodnia. Mamy także umocnienie złotego względem amerykańskiego dolara i to jest bardzo dobra wiadomość, ponieważ zachęca do popytu na ryzyko, zachęca do tego, żebyśmy wieścili zakończenie korekty, która teraz ma miejsce. I czy tak faktycznie będzie? Jutro powrót Amerykanów plus oczywiście dane makroekonomiczne z polskiej gospodarki pozwolą nam zwiększyć szansę na to, żeby tak faktycznie się stało. Obserwujemy także tendencje ku walutom emerging markets. W tym wypadku węgierski forint w bardzo ładny sposób się zachowuje. Dwa miesiące trwa już fala aprecjacji z dużą szansą na to, że będzie ta tendencja kontynuowana. I widać także, że ostatnie wydarzenia i dane makroekonomiczne nie są w stanie doprowadzić do pokonania ostatnich minimów na indeksie WIG20. A jeżeli coś nie chce spadać, będzie rosnąć, więc moim zdaniem rośnie prawdopodobieństwo tego, że będziemy atakować opory, a nie wsparcia. No i to jest scenariusz, moim zdaniem, i ta teza będzie weryfikowana w kolejnych dniach. A oporem są okolice 1870 punktów. Tak wynika z analizy technicznej. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Korelacja między carry trade względem walut emerging markets a zachowaniem amerykańskich obligacji dwuletnich. I w tym wypadku widzimy, że im bardziej amerykańskie obligacje są kupowane, tym gorzej właśnie dla walut emerging markets. I ten wykres to jest kolejny dowód na to, jak bardzo jest teraz powiązany rynek obligacji z rynkiem walut emerging markets oraz wszystkimi innymi walutami, które teoretycznie powinny płacić większe odsetki. I ta korelacja powinna występować, czyli jeżeli liczymy na aprecjację krajowych aktywów, polskich obligacji, złotego i akcji, to trzymajmy kciuki,
bądź też módlmy się o to, żeby rentowności amerykańskich obligacji spadały. W takiej sytuacji jest ogromna szansa, że nastąpi tendencja bardzo korzystna dla polskich aktywów. Rynek światowy. Na razie mamy spokój na euro-dolarze i tak prawdopodobnie będzie. Nie uda się wrócić na poziom 1,07. Myślę, że to jest scenariusz bazowy. Mamy także małą zmienność i aktywność na parze dolar do jena. I prawdopodobnie także tak będzie do końca dzisiejszego dnia na tej parze, która ma raczej ochotę na kontynuację tendencji wzrostowej niż na kontynuację spadków. I w tym miejscu a propos jena zachęcam do zapoznania się z materiałem, tam na dole link w opisie i link w komentarzu odnośnie tego, czy Bank Japonii odpali bombę, a w tym komentarzu, w tym wpisie jest więcej informacji na temat i odpowiedzi na pytanie, czy należy bać się inflacji, jak wygląda bieżący sentyment rynkowy i czy Bank Japonii odpali bombę w polityce pieniężnej w skali globalnej. Zachęcam do tego materiału, przypomnę, tam na dole link w opisie i link w komentarzu. Obserwujemy raczej pozytywne zachowania indeksu DAX, ale jak widać bez przewodnika stada, czyli bez Wall Street, nie widać tutaj ochoty na jakieś dynamiczne impulsy. Więc czekamy także na wydarzenia na Wall Street, na niemieckiej giełdzie. Indeks Eurostoxx zaczyna rysować formację przypominającą klin zwyżkujący. To jest ostrzeżenie dla popytu na ryzyko. Dlatego też to ostrzeżenie moim zdaniem rośnie na znaczeniu w sytuacji, kiedy amerykański dolar jednak wybrałby scenariusz na dalsze umocnienie, a moim zdaniem jest zdecydowanie mniejsza szansa, żeby ten amerykański dolar się umacniał w perspektywie następnych tygodni, niż żeby się osłabiał. No i rynek surowcowy, jak widzimy tutaj, cena złota próbuje odbić od wsparcia okolic 1810 dolarów. Czy tak się stanie, to jest jedno z kluczowych zagadnięć, natomiast gdyby złoto odbiło od swoich wsparć, byłoby to także bardzo korzystne dla perspektyw dla amerykańskiego dolara, ponieważ zwiększałoby prawdopodobieństwo, że amerykański dolar będzie tracił na wartości. Ze złotem ściśle powiązane jest srebro. Jak widzimy, wsparcie 21,5 dolara fantastycznie się broni. Czy wygeneruje tendencję spadkową, to jest teza, którą będziemy weryfikować w czasie rzeczywistym. Cena miedzi dzisiaj podczas sesji wychodzi znowu nad poziom 9000 dolarów, a to jest dobra wiadomość, ponieważ zwiększa szanse, że ta konsolidacja, którą teraz widzimy na wykresie, będzie wybita górą, a wyjście górą zwiększy popyt globalny na ryzyko i wtedy szanse na wzrosty także warszawskiej giełdy papierów wartościowych będą duże. Więc bacznie obserwujmy zachowanie ceny miedzi, która w ostatnich godzinach wyłamuje się z tego schematu, który był obserwowany w ostatnich dniach, czyli słabości byków w rejonie 9000 dolarów. I z ciekawostek widzimy także odbicie ceny platyny, która dynamicznie zaczęła spadać od samego początku tego roku. Jest tutaj szansa na jakieś większe wzrostowe odbicie, zwłaszcza że wsparcia, które są zarysowane na wykresie, są już bardzo blisko. Natomiast moim zdaniem to, co najbardziej jest optymistyczne, co wspiera popyt na ryzyko w ujęciu globalnym najbardziej, to jest zachowanie Bitcoina. Bitcoin zatrzymał się w rejonie 25 tysięcy dolarów. Przypomnę, to jest miejsce, gdzie przebiega średnia 200-cyjna na wykresie tygodniowym, gdzie mamy półroczne lokalne opory, ale jak widać, każda kolejna korekta spadkowa prowadzi do utworzenia minimów wyżej. A to w klasyczny sposób zachęca do tego, żeby to wybicie nastąpiło górą, żebyśmy pokonali opór, żebyśmy ruszyli dynamicznie znowu w górę w kierunku poziomu 30 tysięcy dolarów. Dlatego moim zdaniem szanse na to rosną z każdą chwilą, a zachowanie Bitcoina w końcówce poprzedniego tygodnia zdecydowanie zwiększa prawdopodobieństwo, że tak się właśnie stanie. Dlatego też mój optymizm jest przede wszystkim szacowany i budowany na zachowaniu tej najbardziej popularnej kryptowalucie, która w tym wypadku jest fantastycznym wyznacznikiem tego, co się może wydarzyć, a bazuje na swoim doświadczeniu i historii, ponieważ w ostatnich miesiącach, w ostatnich latach to właśnie Bitcoin był wskaźnikiem wyprzedzającym tego, co się wydarzy na giełdach papierów wartościowych, dlatego też optymistycznie podchodzę do końcówki lutego na rynkach ryzyka. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość
i widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Wszystkiego dobrego, a dzisiaj życzę dużej, dodatniej stopy zwrotu. Pozdrawiam. I w tym miejscu przypominam, że tam na dole link w opisie i link w komentarzu jest specjalny materiał poświęcony temu, czy Bank Japonii odpali bombę, a w tym materiale jest o tym, czy należy bać się inflacji, jak wygląda bieżący sentyment rynkowy i czy Bank Japonii odpali bombę w globalnej polityce pieniężnej. Warto wiedzieć więcej, więc zachęcam do tego materiału. Tam na dole link w opisie i link w komentarzu.